stanowiska jest w porządku. Stanowisko zajęte, a zatem będę odliczał od 10. 10, 9, 8, 7 na 0, stopie 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Przymierzyli się, stanęli w pozycji stojąc. Już pierwsze strzały padły, już Tomek tam zapalił jedną stracz. Prezes drugą, chyba jest 1-1, ale ja niedokładnie widzę. Dębara, jak sytuacja w tej chwili wygląda? Popatrz okiem fachowca. 3-4. Już wszystko, to tak już skończył. Pana zadowolenie. Jaki był czas? Czy ktoś mierzył? Ale jeden był niecelny. Jeden był niecelny, ale to, czyli na 6 strzałów, 5 celnych, to życzymy ci 5-5. Czy pan prezes też trafił do wszystkich 5? Tak, znakomicie. A więc tylko dzięki temu, że szybciej to uczynił, a więc osiągnął lepszy czas, zwycięża w tej pierwszej części naszego biatlonu Tomasz Sikora. Prosimy o brawa. Teraz druga część. Szanowni Państwo, druga część. Tutaj zdecydowanie gospodarzem jest prezes Roland Krause. Mamy tutaj do czynienia z takimi cyfrowymi sterownikami do układu grzewczego. To też korzysta z takiego układu firmy Fisman na co dzień, ale to jest najnowsza generacja. I zadania są dwa. Należy na tych, tymi joystickami posługując się, ustawić zarówno temperaturę powietrza w mieszkaniu. No wyobraź sobie, że wyjeżdżasz na długie zgrupowania, może po prostu na zawody Pucharu Świata, zostaje rodzina, żona, dwoje dzieci, wiadomo, muszą mieć ciepło. Temperatura powinna wynosić, no przyjmijmy 20 stopni, komfort termiczny. Drugą sprawą jest woda, ponieważ systemy grzewcze firmy Fisman również troskają się o to, aby ciepła woda o odpowiedniej temperaturze płynęła z kranu. Temperatura wody powinna wynosić 45 stopni. Czy wszystko jest jasne? To będzie między innymi sprawdzian, jak bardzo klarowne są te urządzenia. Tomek ma podobne, ale jednak zupełnie, zupełnie inne. Panie prezesie, wszystko gotowe, możemy dawać sygnał do startu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Najpierw ustawiamy, zresztą najpierw ustawiamy temperaturę powietrza. 20 stopni. W dzień i w nocy. Na parterze i na piętrze. W sypialni i w kuchni, i w salonie. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Ja też nie bardzo. Jest. Tomek już? Jest. A Pan Prezes? Jest. Też! No to w takim razie zanotowaliśmy remis. Zanotowaliśmy remis w tej drugiej konkurencji. Gratuluję obydwu Panom, bo błyskawicznie to zrobiliście. Zrobimy z nagrodą, ponieważ mieliśmy do czynienia z biatlonem. W tym biatlonie, skoro w pierwszej konkurencji było 1-0 dla Tomka Sikora, a w drugim było 1-1, więc zwyciężył Tomasz Sikora. Bardzo prosimy o to nagrodę. Wielkie gratulacje. A ja gratuluję panu prezesowi i firmie Fisman, ponieważ okazuje się, że to urządzenie jest na tyle klarowne, że nawet mając je po raz pierwszy w ręku, Tomasz Sikora poradził sobie z tym całkowicie.